Witam was, moi drodzy, tutaj Miedziano Brody i znowu twierdza i dalej lecimy z tym klasztorem. Jesteśmy w połowie, bo dość wolne tempo gry, ale tego potrzebuję. Nasze zapasy złota stale rosną. Złoto rośnie, żarełko rośnie. Ej, machnąć tą katedrę. Chyba, że oni kościół chcą. Lud czci twoją osobę, panie. A walnijmy na bogato katedrę. To potrzebuję, wszystko potrzebuję. Czyli trzeba uzbierać podatkami. O. Patrzcie, to jest dowalony budynek. No i to od razu popularność. Wiecie co to znaczy? Popularność. Tak, religia, żywność, wszystko. Za daleko, to daleko. Między 0,8 a 10 to jest taki straszny rozstrzał. W ogóle... Na rozkaz. 27 kuszników. Kapliczka jest, 3 są te. To jeszcze to możemy, zbudujmy jeszcze z... Potrzeba drewna. O, jest, odkryweczka jedna, druga. Smolnych robów nie robimy, ale z tego jest dobry hajs. Kuźwa, jak to szybko teraz idzie. No tak. Więcej kurz. Więcej kurz. Miecie wolni są, teraz tylko pieniądze, żeby to przytulić, żeby ich zrekrutować. Doborowy oddział do dupy zaurów jest. Sir. Wasza wysokość. Szkoda, że ja jakoś leczyć nie mogę. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Uwaga! Służę na panu. Naprzód. Przygotować piki. Ruszać się. Jakie piki, jak ty jesteś kusznikiem? No właśnie tutaj, bo potrzebujecie. Potrzebujecie złapać. Z 31 kuszników, dwie balisty. Brak środków na koncie na zrobienie tego myku. Wojska wieprza atakują. Gotowi do boju, sir. Dobrze, jeszcze mały zapisik. Zapisać na... Zapisywanie. Na pozycjach. Dość sporawo ich tam jest. Olejarzy mam. Co rozkażesz sobie? Oddział załogi G mam. Nie no, tu musi być otwarte. Oni pójdą kamień rozwalać. Uwaga! Dobrze, macie w nich próć ze wszystkiego, co fabryka dała. Thank you.
Dobrze, na wejściu balista jest sporo inżynierów. Czy on będzie jeszcze dwoma falami? Tutaj pałkarze. Nawet murów żadnych nie jestem w stanie porobić. No ale zrobimy takie coś. O, będzie. Na razie same balisty. Sir. Na ramię broń. Sam w zasięgu, ale nic nie zrobię przed wejściem w namiot. Dobra, machiny obrężnicze są pewne. Dobra, lecimy w taran. Gotowi do boju, sir? Nie mogę oddać strzału. Ładować. Na pozycjach. Strzelać do niego, co wy nie rozumiecie? Już należą do fizyka. Rozka, doładować broń. Na ramię, broń. Czekaj, aż podejdą bliżej. Dobrze, wyrżnąć ich wszystkich. Mam już to gdzieś. Zamykamy bramę. Przedajemy. Przedajemy. Wiedziałem, że tam pójdą. Olać. Wylewać. Gdzie wy idziecie? Tą bramę otworzyć. Dobrze, tutaj ich wybić. Tutaj przechodzicie. Przygotować ogniwo. Co rozkazujesz? Co to ma znaczyć? Dobra, brama tu. Wyruszamy. Chyba więcej ich nie ma. Gotowi do boju, sir. Nie no, tamtych trzeba wyrżnąć. Uhuhuhu, panie. Służę. Pilnować się tu. Na pozycjach. Przygotować piki. No właśnie, dobrze, że tutaj zauważyłem, że oni by mnie tutaj rozwalili. To wszyscy? Nie no, idzie tutaj jeszcze. Tutaj u góry chyba jakiś ziutek mi strzela, ale nie wydaje mi się. Dobra, ty z oleje będziesz tutaj.
Tak, wy tutaj. Tędy. Tu jest zamknięte. Tutaj nikogo nie ma. Wróg przerwał nasze mury. Już tam idziemy. Tych wyrżnąć. Ilu naraz mogę nadziać na swą pikę? Uważa usłyszał. Dawska! Będzie mi ludzi wybijał. Przygotować pikę. Sir? Co rozkażesz? Rozgonić te hałasty. A ci się wzięli za niszczenie murów. No co za pentaki. Tak, sir. Żaden nie ujdzie z życia. Ale dobrze, już wiem, że jakiś tam mur tutaj zrobimy. Więc tak, to się tu skasuje. Już. Uważa wysoko. No, wybić ich. Wszystko naprawione. Zostało mi tylko paru ziutków. Służby. Zrobimy z nich gniazdkę. Bardzo dobrze, chwali się chłopaki. Zuchy moje. Uwaga! Chłopanie, ile ja mam pieniędzy. Pyk. Pyk. Zbrojownia. Trzeba nam broń. Przygotować piki. Maszerujmy z dumą. Co rozkażesz? Dobra, powrót. Na ramię broń. Wiadomość od ser Długoręki. Odzyskaliśmy kontrolę nad kolejnymi ziemiami. Bardzo mnie to cieszy, długi już. Wciąż rosną. Super. Fantastycznie się mówi. Dobra, tego tutaj nie potrzeba. Dobra, tu jest, tak. Łatamy, łatamy, łatamy. Pyk, pyk, pyk. A, kamień mi się kończy. Dobra. O, tak. To lubię oglądać. Naprzód. Na pozycjach. Ruszać się. Czy mi coś tu stoi na dole? Nie. Olejarskich mam. Pikinierzy, naprzód. To cóż możemy jeszcze porobić? Lud czci twoją osobę. No, popularność mamy, religię mamy. Wasza łaskawość? Wasza łaskawość. Dobrze, inżynierowie. Cała piątka tutaj. Z funduszami na surowce. Dobrze, zbudujmy sobie jeszcze jedną wieżę. Dobrze, wieżyczka. Kolejna jest. Tak, balista na wieżyczce jest. Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? Nie, trzeba zapiernicze na balistę. Pyk. Dobrze, kupić kamienie. Nie masz wystarczającej ilości złota. Zaraz będę miał. Widzieć. Tak, pięknie. Oblankujmy się.
rozkaz. Tak. Uwaga. Gdzie jest ten kusznik? Kusznik tu. Co mamy zbudować? Boże, ale to naczynie parzy. Przygotowaliśmy narzędzia. Od tego naczynia zrobią tu. Się... Daj nam zadanie. Z tego naczynia okropnie jak możemy kopić? Pomóc? I tu. Ostrożnie z tym. Na ramię broń. 40 kuszników. Prawie. No, to teraz piniaczek może mi skoczyć. Jeszcze to sprzedamy. O, i tak. Wasza łaskawość? Boże, ale to naczynie parzy. Dobrze, załatajmy tutaj wszystko. Nie chcemy mieć... A, tu już jest oblankowane, dobra. Chyba tutaj, tak, tutaj mam ciebie taką dziurą. I pyk. Gotowi do boju, sir? No, jak najwięcej ludzi tutaj. Czy nikt mi nie siedzi na dole? Nie. I będziemy raczej mogli dosięgnąć tych inżynierów, którzy będą szli tam. Uwaga! Na pozycjach. Tak. A wyjdziecie tu. Będziecie tak zasypywani, że dramat. Mysz się nie prześlizgnie. Sir. Na ramię broń. Uwaga! Dobra, to będzie dwójeczka. Będzie się trójeczką. A niedługo mi się na tyle dorobi pancery, że kupimy jeszcze party kuszy. Tak, żeby go całkiem już zgnoić. Zobaczmy. To tak. Drewno. Tak. 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 3, 4. Pięknie, pięknie, pięknie. Ruszać się. No i to rozumiem, kiedy misja przechodzi tak jak jest według planu. Możemy nawet już, o, pięknie, zrobić taką prędkość gry. Na ramię broń. Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. Uwaga. Tu już nawet nie potrzebuję niczego budować. Wiadomość od wieprza. Łup, łup. Wiesz, co to za dźwięk? To ja stukam cię w czaszkę. Zmiażdżę cię. Po prostu dowcipnić nam się trafił. Boki zrywać, świniak. Na rozkaz. Wszystko mamy. Jedzenie, jedzenie. Nasze zapasy żywności kłócą się, panie. Thank you.
Dobrze, zapas drewna na zamknięciu mamy, mięso jakieś jest. Świnia, gdzieś ty jest. Wojska wieprza atakują. Dobra, zróbmy na 40. No taka dość... Na ramię, broń! Gotowi do boju, ser? Wasza wysokość? Ja mogę coś tutaj jeszcze zrobić. A, jeszcze dwóch kuszników. Możemy... Na górę. Tak, wy już z balit możecie ładować. Wyrżnąć ich. Dobra, 30, nie będę tak hojrakował, bo mogę przerąbać swoim zwyczajem w ostatnim momencie. No dobrze, paru inżynierów weszło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już należy do... Dobrze, szyć w pikinierów. Mi jakiś kolega z olejem. Usmażymy ich. Czy ktoś mi gdzieś poszedł, nie tam gdzie powinno? Wiesz co, wylej im to. Dobrze, a wy strzelać tu. Dziękuję. Jeszcze i wyrżnąć. Jestem wściekły. Rozedrę cię na kawałki. No, powiem wam, że dużo satysfakcji daje rozwalenie tego świniaka. No, mamy to. Klasztor obroniony, stracone jednostki 4%. Ile ja się z tym męczyłem, z tą misją, nie mogę. Po prostu nie mogę. Naczynia z wrzącym olejem z twojego arsenału. No, specjalnie grałem jeszcze raz, żeby to dograć. To w połączeniu z twoimi słusznymi decyzjami taktycznymi pozwoliło rozgromić ogromne siły szturmowe wieprza.
I z tego wszystko przegapiłem kastenkę. Wieprza ma już dość wysokich podatków i gotuje się do powstania przeciwko ciemięscy. Wybiła godzina pomsty za śmierć lorda Wełnowora. Jeśli pokonasz wrogów w tej bitwie, szale zwycięstwa w całej wojnie przechylą się na naszą stronę. Nakazano ci opanować ostatnie hrabstwo wieprza i oblegać... Dobrze, wykończymy tą świnię. Raz już zdobyłeś ten zamek szturmem. Tym razem jednak zadanie nie będzie tak łatwe, gdyż wszystkie zniszczenia zostały usunięte, a garnizon obrońców jest teraz znacznie większy. Mogliśmy dostać ten zamku. Prosty, bezpośredni atak taranem wtedy okazał się skuteczny, ale teraz może nie wystarczyć. Zbuduj kilka wież oblężniczych i spróbuj sforsować mur zamczyska. Dobrze, tak, wieże oblężnicze to możemy. Na górę. Zobaczmy, co tu mamy. Cholerę wojska. Które sobie przerzucimy. Tu. Ależ to spory kawał drogi. A wy co na zaproszenie czekacie? Co? Tak, tak daleko. Masz stamtąd spadać. Powiem wam, jaki będzie plan. Nie wiem, czy dąży w tym odcinku. Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka. No, tutaj będziemy chcieli troszkę powybijać łuczników. Wbijamy tutaj. Wieżą oblężniczą tutaj się wbijamy. Wyczyścimy łuczników i zabijamy lorda. Nie musimy mu czyścić. Tak, oglądałem film i wiem, co tu się będzie działo. Oglądałem już goście, którzy to przeszli. Też chcę to przejść dość szybko. Zaraz powinien też za mną wypuścić pałkarzy. Ej, piękne jest to, ile ich jest. No, możemy kilka jednostek stracić, choć... Ale to się mówi, jest to poświęcenie, które jestem gotów. Patrzcie, jaki piękny Exodus. Wszyscy tutaj. Dlaczego wyście od razu nie poszli tu? Wieże oblężnicze muszą przejść, ale tamy co? Mamy pałkarzy, mamy włóczników. Koksowników do mnie szyją. A oni we mnie szyją wszystkim, co mają. Dobra. Dobra, dobra, panie. Powiedz tylko, co mam zrobić. Potrzebuję trochę prawdziwej. No, myślę, że jeden powinien jeszcze tętnie na końcu. Czyli gdzieś dotąd strzelają. Dobrze wiedzieć. No jeszcze kacenkę będę musiał dogrywać. Zapisać na tam. Zapisywanie. Dobrze, co my tu mamy? Mamy tutaj łuczników. Próbujemy podejść nimi tu. Dokąd idziemy? No, łucznicy, drabiniarz. O. Czyżby jakiś error? No więc dobrze, mała przerwa techniczna, ale już lecimy z temacikiem. Tak jest. Czy te ci się jeszcze skradają do nas? A przygotujemy sobie resztę, przejdziemy w kolejnym odcinku. No, niech ci pałkarze tutaj zostaną wybici. Już są. Ruchy, ruchy! Nadchodzimy.
Cofać się, dobrze. Ruszać, psy. No i ten patenci mamy. Jeszcze tu idą. Ile on ich tutaj ma? Do wysłania? Tak dość pokaźnie. Możesz na nas liczyć. Ruchy, ruchy. Dobrze, świniak, wysyłaj. Dokąd idziemy? Wysyłaj. Cztery stopałkarzy, jak to wygląda? Pięknie. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Jakie ja mogę mieć dla was polecenia, oprócz tego, żeby go zamordować? Czego ty bujesz trochę prawdziwej siły? Tak jest. Czekamy na rozkazy. Nie mogę wycelować, ze. Tak, kłusznicy też są. Miło. My są pałkami. Tak? Zawsze gotowi. Czego ci trzeba? Nadchodzimy. Ruszaj. Przecież oni są tu. Ciekawe, ile jeszcze tego woja będzie tu wysyłał. No, przez nich to się po prostu przewalsujemy. No, wyrżnąć ich szybciej. No, wszystko dobrze. Ktoś jeszcze idzie? Nie. Zapisać na tamtej. Misja jedna, misja druga jest. Dokąd tym razem? Już tam zmierzamy. I tak, jakoś się tutaj muszę ruszamy na ustawić, żeby móc sieknąć tych cepów tu. Chcemy wybić jak najwięcej łuczników, więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. Wyruszamy! Łucznicy, nie łucznicy, to mają dalszy zasięg. No, a jak namawiał Obi-Wan, I have a high ground, więc mam przerobane z tego powodu. Dywan mi się nie zagowuje pod płeczko. Łucznicy w gotowości. Chodź tu bardziej. Jaki tu jest zasięg? Nie mogę wycelować, ser. Nie mogę wycelować, ser. Mój łuk będzie ci służył. Panie. No, my nie spróbujemy teraz, tak? Wyruszamy! Nie mogę wycelować, ser. Już tam zmierzamy. Odejść odrobinę. Nie mogę wycelować, ser. Nie mogę wycelować, ser. No właśnie, to jest tak trochę. Jakieś polecenia? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. I spróbujemy tam. Czy może tak coś mi się uda? Piękna salwa. Ale nikt nie dostał do ale. Czekamy na rozkaz. Nie mogę wycelować, ser. No właśnie, blaneczki. Tak. Ruszamy na odrobinę do przodu. Nie mogę wycelować, ser. O, kusznicy się już czaili, więc odwrót.
Już tam zmierzamy. Z daleka mnie chcą usiec. Ruszamy natychmiast. No właśnie, to jest, tutaj będzie dużo takiej zabawy i chyba wam tutaj oszczędzę. Dopiero dogram jak... Nie mogę. Teraz sobie dogram do końca odcinka, a później... Już tam zmierzamy. Strzały gotowe. No, a później to już wam pokażę, jak będę miał tutaj wyczyszczone. Ruszamy natychmiast. No, bo to będzie bardzo żmudne. Nie mogę wycelować, sir. A ja bym dał tak? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. No i spróbujemy to w ten sposób ciupać. Musi być wycelowane człowieka. Bo tak, to nic nie dostają. Jakby nie, to nie jest zakupcownikiem. Przejdziemy sobie dalej. Coś tam ktoś dostał, ale to i tak nie jest to, co powinno być. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Dobrze, wyjdźcie sobie na wzniesienie. Dojdźcie do końca. Już tam zmierzamy. Minimalnie do przodu. Nie mogę wycelować, sir. Czekamy na rozkazy. Tak? Ruszamy natychmiast. Troszkę was bardziej skondensujemy. Łuk będzie ci służył. Mój pyk, pyk, pyk. Nie mogę strzelać. Wycelować, kto może? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Łucznicy w gotowości. Łuk będzie ci służył. Mój panie. To skoro łucznicy w gotowości. Nie no, ktoś musi tam móc wycelować. Czekamy na rozkazy. Nie mogę wycelować, sir. Nie mogę wycelować, sir. Nie mogę wycelować, sir. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dobrze, i kusznicy dwójeczka. Wyruszamy. No i co, będziemy ich tak rzeźbić. No. Łapka wszędzie zostawiona. Dobrze się gnoju fortyfikował, bo tutaj ja bym się nawet nie zamykał, bo tędy przejścia nie ma. No tutaj mam pałkarzy, wszystkich włóczników i wieżę. Tak? Łucznicy w gotowości. Nie mogę wycelować, sir. Nie tego. Mogę wycelować, sir. Nie mogę wycelować, sir. Raduj gdziekolwiek. Wyruszamy. Nie mogę wycelować, sir. Uwaga! Mój łuk będzie ci służył. Ale to był tak? Tego, kto jest w zasięgu. No, dobrze, coś już tutaj zaczyna grać. Na rozkaz. Ich nie bardzo, możemy... Nie mogę oddać strzału. Szybki marsz. Nie mogę oddać strzału. No, niektórzy będą szyli. Thank you.
A, bo. Dobrze, dobrze, jeszcze chwila. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Teraz ładujemy tak tą wieżę. Sir. Zobaczymy, co ci wymodzą. Jakieś polecenia? Coś tam dostają, ci mniej. Na ramię broń! Dużo mniej. Ale dobrze, rzeźbmy to. Gotowi do boju, sir? Naprzód! Ruszać się! Nie mogę oddać strzału! Nie można. Strzelać. I ciupiemy ich powoli. No moi drodzy, a wy zobaczycie koniec tego ciupania. Dziękuję wam za ten odcinek, troszkę będzie sklejany, ale to już ja wyjdę w montażu. Jeżeli wam się spodobało, subskrybujcie ten kanał, dajcie łapeczkę w górę, dzwoneczek przy subskrypcji, skomentujcie film, jak mi idzie. No aktualnie ta misja będzie szła powoli, ale cóż, mam nadzieję, że wam się przyjemnie ogląda i spędza wieczór. A na razie co, trzymajcie się ciepło, pa pa.